Moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele, witam Was. Witam Was w tym miejscu, na tej ziemi, na tej planecie, po której stąpacie za pomocą swoich fizycznych ciał. Teraz, czymże jest ta ziemia, po której stąpasz? Czy to jest Twoja ojczyzna? Czy jesteś ziemianinem, czy też może należysz do jakiejś określonej ziemskiej rasy? Czy wierzysz w fragmentację Twojego globu? Czy wierzysz w to, że wszyscy tutaj, którzy należą do Twojego plemienia lub do Twojej nacji lub do Twojej partii, że oni są ci dobrzy, a ta reszta, no to są ci źli ludzie, których należy w najlepszym wypadku odizolować, trzymać się od nich z daleka, a w tych sytuacjach bardziej skrajnych należy ich pobić, pogromić, zgładzić, wyeliminować, wyprosić, wypchać do morza. Moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele, Ziemia, czyli historia Ziemi, pełna jest przeróżnych konfliktów. I najpierw jeden naród podbija drugi. Później, za kilkaset lat, jeden z nich słabnie i ten drugi znowu go atakuje. I tak się wymieniacie. Raz jeden kraj jest imperium, później inny, drugi, kolejny i tak dalej, i tak dalej. Ile to będzie trwało, ta bratobójcza walka ludzi, którzy mają wspólnego ojca, którzy mają wspólny jeden, nie naród, lecz ojczyznę. Jest nią ojciec, ale póki co mieszkacie tutaj na ziemi, tymczasowo, przez chwilę. Czy to znaczy, że w tej waszej wspólnej szkole macie co chwilę przewracać stoły, ławki, rozwalać, równać z gruzami, bić się z innymi uczniami? Czy to jest oznaka silnego człowieka? Ten, który się bije, ten, który najwięcej potrafi osiągnąć, bijąc i niszcząc innych, czy ten jest silny, ten jest zwycięzcą? Zobaczcie, proszę. Wszystko, absolutnie wszystko, co napisane jest w waszych podręcznikach historii, zostało napisane przez tych, którzy zwyciężyli i jest to ich własna perspektywa. Czyli teraz, na przykład, mieszkać możesz w jakimś kraju. I w tym kraju, mój przyjacielu, jest pewna historia. I ten kraj będzie chciał podkreślać swoją dobrą rolę w historii, że tak to ujmiemy, i będzie starał się zminimalizować, przykrywać wszystkie swoje ciemne strony. Tak też działa ego. Nikt nie chce spojrzeć szczerze, że skoro jesteśmy tutaj tak długo, to najprawdopodobniej nasi przodkowie dopuszczali się różnych patologii, różnych złych rzeczy, i to wcale ich nie gloryfikuje. To, że udało im się pobić innych, tak więc mamy tutaj kawałek ziemi, którą możemy nazwać swoją, ale jesteśmy w ciągłym poczuciu zagrożenia, bo ktoś może nam to odbić, zabrać. Czy tak naprawdę ten wasz problem został rozwiązany, czy też został tylko i wyłącznie odłożony w czasie? Zauważ, proszę, w momencie, kiedy kogoś atakujesz, odganiasz, bronisz się przed kim, bo to również jest atak. W tym momencie tworzysz obietnicę, że w przyszłości ta druga strona będzie chciała ci odpłacić. Tak więc nie jest możliwe zaatakowanie jakiegoś innego narodu bez konsekwencji w czasie. Karma zostaje w tym momencie wytworzona. Przedłużony jest pobyt w czasie wszystkich istot. Trwać to będzie tak długo, te bratobójcze walki oraz konflikty, ponieważ nawet zgładzenie tak zwanego najeźdźcy, kogoś, kto należy do innego plemienia, jest zgładzeniem.
własnego brata lub siostry. Tak więc, przyjaciele, jeżeli ktoś nie pójdzie po rozum do głowy, to te wasze makabryczne historie, które znacie z podręczników, z lekcji historii, to wszystko będzie się tylko i wyłącznie powtarzać. Kiedy przyjdzie ten, który zrozumiał, że słuchaj, ojczyzna jest jedna, to, że podzieliliśmy sobie ją swoimi kreskami i słupkami, że tu jest jeden kraj, tu jest drugi, to nie zmienia faktu, że to jest nasz sztuczny podział, który sami sobie wymyśliliśmy. Ojczyzna nasza jest jedna. Jest nią Bóg, jest nam Ojciec. A w tej szkole, w której jesteśmy teraz, na ziemi, czy będziemy dalej robić nasze dziecięce wybryki, niszczyć się, wyrzucać i tak dalej, ale w końcu może ktoś zrozumie, że tylko w czasie wydaje się, że jest kiedykolwiek zwycięzca w walce. Ponieważ jeżeli zwyciężyłeś, wygrałeś, ogłosiłeś siebie bohaterem i następnie zleciłeś napisanie książek i wybudowanie pomników ku czci swojej lub twoich poległych bohaterów, gwarantuję ci, że w przyszłości los się odwróci. Każdy pomnik jest pomnikiem ku czci głupoty. Głupoty ludzi, którzy nie rozumieją, że każdą krzywdę czynią sami sobie i nie da się zaprowadzić ładu na waszej ziemi, dopóki ta lekcja nie zostanie przyjęta przez odpowiednio dużą liczbę ludzi. Nie ma tutaj osób wyjątkowo dobrych, wyjątkowo paskudnych. Jeżeli spojrzysz szerzej, spojrzysz karmicznie na przeszłość i na przyszłość, zobaczysz, że cały czas toczy się ta sama durnowata gra. Ja najpierw zgładzę tego, ogłoszę siebie bohaterem, później sam przegram. I później się odrodzę i będę ofiarą, będę ciemiężony, później zrobię rewolucję, znowu będę bohaterem. I tak w kółko ludzie robią sobie krzywdę. Po co? Czy nie jest najlepiej, i nie zostało to już wielokrotnie udowodnione, że ludzie najlepiej będą działać w kooperacji, kiedy będą chcieli wspólnie, dla wspólnego dobra, zrobić coś. Na przykład stwierdzić, ej, czy my musimy się dalej bić? Okej, ty jesteś silniejszy teraz. Za 30 lat będziesz słabszy. Czy my musimy cały czas walczyć i żyć w ciągłym poczuciu zagrożenia? Czy nie możemy wzbić się na poziom duchowej dojrzałości, w której naprawdę nie ma sensu nikogo atakować? A postawą braku potrzeby ataku rozpuszczasz wewnątrz siebie wszystkie stare karmiczne węzły, a rozpuszczając je w sobie, puszczasz promyk światła, promyk nadziei dalej w świat i kolejni ludzie mogą zacząć przyłączać się do tego tańca uwielbienia ku czci naszego wspólnego niebieskiego Ojca. Kochamy was.